Dzień dobry, witam Tantaos i zapraszam na Let's Level Legend of Mir 3. Tak więc ostatnim razem skończyliśmy w kopalniach w poszukiwaniu materiałów na kamień ulepszenia broni. I mieliśmy znaleźć nieco zasobów żelaza, srebra i diamentów. Nie wiem, czy ametyst też był do znalezienia, ale nie wydaje mi się. Wykopałem coś o nazwie Korundum, co się pojawiło tylko jeden raz. Wydaje się być dosyć rzadkie. W porządku, nic więcej nie uniosę. Miedź bym wyrzucił. I niskojakościowe żelazo. Będzie raczej mniej warte niż garnet i ametyst. Tam tylko miedź leży. Proszę, proszę, ktoś tutaj znalazł moje łoże kryształów, ale nie umie unieść nic więcej. Nic nie szkodzi. Zmieniłbym sobie broń. I jak już zeszliśmy tak głęboko, to oczywiście poszukałbym sobie tutaj czempiona. Zobaczmy, jak długo będę potrzebował, by go znaleźć. Jest tutaj. Wolałbym raczej walczyć z nim na osobności, ale zombiaki mi chyba tej osobności nie pozwolą. Jeszcze robaczy został. Frozen Earth mi wyrzucił. Nie mogę więcej przedmiotów nieść, tak? Ale ten przedmiot chciałbym wziąć. Garnet i jakość 5. Nie przeszkadzaj mi. 38 poziom, zdolność dla czarodzieja.
Cóż tam jest za ładny tłum? Idealny na taki manewr. Za mało mam manny, żeby się przełączyć z powrotem. Nie zwróciłem na to uwagę, a będę musiał na to uważać. Przełączmy się z powrotem. Tak więc przebiegnę się jeszcze dalej. Ewentualnie spotkam jeszcze jednego czempiona. Zniknął? Na chwilkę. Ten jest zwykły czarodziej, zwykłe zombiaki. Napoi z trzeciego poziomu, a ja nie mogę więcej nieść? To naprawdę niezadowalające. Garnet. Chociaż... Napoik nie będzie tyle warty, co garnet. Jakbym się spodziewał. Nie, ten napój chciałbym wziąć.
Ile on mi napojków wyrzucił? Tam są normalne zombiaki. I ruszajmy dalej. Troszkę manny bym poprosił. Dziękuję. A to on zmartwychwstał. Przeleciałbym się jeszcze bardziej w prawo. Nie, robak zwykły. Maska akurat teraz na poziom 15. Niech będzie. Nie wiem, ile ametyst będzie kosztować, ale ekwipunek z reguły nie był tani. Chyba, że będzie to kosztowało tylko 100 zł. Idealna sytuacja na taki manewr. A teraz nie trafiam. Przydałoby się troszkę manny. Ale nie ma czempiona. Tu też jest ładny tłum.
Tak więc zapraszamy wszystkich. Chodźcie jak najbliżej. Teraz już jest zdolność dostępna. Ładna seria poszła. Zbierajmy łupy. I cała naprzód. Tutaj mógłby gdzieś być. Nie trafiło. O, napoik 3. Garneta wyrzucimy. Jednak te napojniki będą więcej warte, jeśli będą w takich ilościach lecieć. W porządku, ruszajmy dalej. Kolejny tłum, ale ja nie mam jeszcze zdolności gotowej.
Jakoś na razie nie mam szczęścia w szukaniu tego czempiona. Wyglądasz na kogoś, kto ma dużo many. Wyglądasz na kogoś, kto miał dużo many. Cóż, chyba nie znajdę drugiego czempiona do momentu, aż tamten się odrodzi. Tu jest zwykły zombiak. Poszło nawet sprawnie. Tutaj też go nigdzie nie widzę. Champion, champion, gdzie ty się schowałeś? Dziękujemy za mannę. Zwykły zombiak. Chyba trzeba czekać, aż się odrodzi. Ładne 500 obrażeń poleciało. Thank you.
Gdzie on jeszcze mógłby być? Tędy już biegnąłem poprzednio. Nie trafiło. W porządku, więc zrobiłbym coś takiego. Tędy już biegłem również. To mnie daleko nie rzuciło. To też nie. Chciałbym się dostać troszkę bardziej na środek. Tak jak tutaj. Jest tłum. Cóż to za tłum? Jak mnie daleko teleportowało? To chyba pierwszy raz, że mnie tak daleko wyrzuciło. A, się dziwiłem, czemu cios specjalny nie chciał wejść, a ja już manny nie miałem. Jeszcze nie trafiłem. No, jeszcze nie jest dostępna zdolność.
Age of Blood. Na 26 poziom. Oczywiście zdolność już mam wyuczoną. Dawno nie dropili mi tutaj książek. Tej akurat już nie potrzebuję. I jestem znowu tutaj. Zobaczmy. Więcej many potrzebuję. Więcej many, żeby absorbować manę. Tak bardzo chciałem jeszcze jednego czempiona ubić. Ale tego drugiego znaleźć jest dosyć ciężko.
Tędy już biegłem. Widać to po leżącym na poiku many. Tak więc skręciłem się w kółko. Albo obleciało naokoło całe. Jeszcze ostatnia próba. Przebiegnę się tędy. Ogólnie ładny tłum. I tu też jest ładny tłum. Tak więc nie znalazłem go, więc będę się powoli wycofywał do miasta. Zobaczę tylko, co jest tutaj w kącie. Jeszcze więcej zombiaków. W porządku, wracajmy do miasta. Ogólnie już nie mogę zbierać nowych przedmiotów. I teraz żelazo. Black Iron. Srebro. Diamenty.
ametysty sobie też wezmę. Nie jestem pewny, czy były potrzebne. Wydaje mi się, że nie. Garnety. Też warto byłoby zostawić. Na razie. Jak nie będą potrzebne, to sprzedam. Zaraz garnet 7. Diament. 13. Jest jeszcze jeden. Kiedy ja tego drugiego zdobyłem? Książka pójdzie ewentualnie na sprzedaż, jak będę wystawiał więcej przedmiotów na raz. To też pójdzie na rozmontowanie. Jak na razie odłożę. W porządku, zobaczmy w końcu, ile te kryształy są warte. Diament 500, 200, 300. Jednak nie są aż tak bardzo wartościowe. 500. Cóż, spodziewałem się więcej. Tak więc ta księga chyba będzie jednak więcej warta, którą tam zostawiłem leżeć. One chyba po 500 chodziły. Idealnie się złożyło, że mogę naprawić teraz. Zobaczmy, mam wszystko naprawione. Wytrzymałeś 30. Może mi się wydaje, ale ta inna zbroja chyba miała 35 wytrzymałości. Jednak mam sporo zasobów. Dobrze by było jeszcze tą drugą zbroję sobie naprawić, a potem ewentualnie, jakbym więcej nie używał. No właśnie, 35. Więcej tutaj nie miałem takiego, co bym chciał specjalnie naprawiać. Dopóki jest taka możliwość i dopóki mam zapasowe rzeczy. Obrona 0,24. Magic Resistance 1,7.
0,10 obrona. To więc 14 więcej punktów obrony ma ta zbroja. Ale w wypadku asasynki te dodatkowe punkty zdolności są jak najbardziej warte tego. Na razie będę trzymał na zapas. Cóż, na obecną chwilę zrobiłbym sobie przerwę, a w kolejnym odcinku pójdziemy do kowala się dowiedzieć, czy te kryształy wystarczą do zrobienia kamienia upgrade'u, czy jak się to nazywało, żeby zrobić mistrzowskie ulepszenie broni, które daje plus 5 do wybranej statystyki. Oczywiście poszedłbym bardziej na obrażenia. Jednak zobaczymy to w kolejnym odcinku. A ja dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was do kolejnej części tej serii. To Antaos, over and out.